Chwała Bogu za, za wszystko co doświadczamy. gdyż naprawdę to jest taka łaska, kiedy Bóg otwiera nam umysł i serce i zaczynamy pojmować to wszystko wtedy jest piękne. Wiecie to tak jak do kogoś się przyzwyczajasz i, 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 i już a to to już, już to już ten a ktoś przychodzi i mówi Jacie ale ten ma poznanie, jaką miłość, jakie serce, jaką otwartość po prostu i i siada, nie chce puścić. To ja wiem, to ja wiem. Być może się przyzwyczaić do słowa wspaniałego Bożego Słowa i tak czytać je później bez poruszonego serca. To jest tragedia. Każda wiadomość tej Biblii jest poruszająca. Wiecie, każda, nawet ta, którą poznaliśmy z ileś lat temu, jest tak samo wspaniale poruszająca. Kiedy serce jest otwarte, te wiadomości zawsze poruszają. Zawsze. Kiedy serce jest otwarte, zawsze są tak samo piękne, albo nawet jeszcze piękniejsze, bo człowiek poprzez doświadczenia poznaje wartość tych wiadomości, tych Bożych obietnic, tych Bożych wskazań, tej Bożej opieki nad nami. Niech Bóg pomoże nam nigdy nie czytać Biblii z takim, z takim, no, nastawieniem: no, ja wiem, ale, ale muszę poczytać. Choćbym znał całą Biblię, to jednakże każde słowo z tej Biblii może tak silnie poruszyć moje serce, że zacznę mówić: Kocham cię Jezu, kocham cię mój ojcze. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co Ty powiedziałeś. Widzę wspaniałość Twoich dokonań. Wiecie, jest takie miejsce w Mateusza, jedenasty rozdział. Chwała Panu za wszystko. To jest piękne, powiem wam. Kiedy, kiedy Chrystus może do nas przychodzić, wiecie, kiedy, kiedy oblubienica nie mówi, już, już się umyłam, już się położyłam, tylko jest zawsze serce otwarte. Zawsze Pan jest tak cenny i ważny. Nigdy nie usłyszy później kiedyś indziej, w innym czasie. 11 rozdział Mateusza od 27 wiersza. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca Mego i nikt nie zna syna, tylko ojciec i nikt nie zna ojca, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Co to znaczy objawić? To znaczy sprawić, żeby wewnątrz w człowieku zjawiło się to, co jest w niebie, żeby słowo nie tylko jak litera stało z Biblii, ale żeby słowo zamieszkało w człowieku i ten, który to słowo wyrzekł. Żeby serce człowieka było głęboko poruszone tym objawieniem Bożym. I żeby człowiek mógł powiedzieć, więcej widzę Ciebie, Panie. Więcej widzę z Twojego pragnienia, z Twojej miłości, z Twojej tęsknoty, z Twojego oczekiwania, z Twojego pragnienia, abym był z Tobą na zawsze. Więcej widzę Ciebie. Jezus chce to objawiać. O Jemu nie chodzi, żeby jego oblubienica chodziła z suchym sercem. Jemu chodzi, żeby jego oblubienica była napełniona w sercu swoim. To jest bardzo ważne. I teraz Jezus mówi do każdego, który nie ma tego, który sucho idzie za Panem: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, i obciążeni. Jak wygląda człowiek spracowany i obciążony? No jak, idzie się z nim normalnie dogadać co do dalszego wspaniałego podążania za Panem, już spracowany, obciążony, czego jeszcze można chcieć, już niedługo umrze śmiercią przepracowanego i obciążonego. Już ledwo dycha, idzie noga za nogą, wlecze się wręcz. Już już ma wszystkiego dość. I wydawałoby się, że usłyszy, już nie idź za mną więcej, idź sobie, odpocznij w tym świecie. Ale Jezus tak nie mówi. Jezus mówi, Wy, którzy jesteście już tak spracowani i obciążeni, pójdźcie do mnie wszyscy. Jak pójść do Pana? Otóż trzeba sobie wziąć jedną rzecz. Dlaczego jesteś dzisiaj tak spracowany, czy spracowana, tak obciążony, czy obciążona? Trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie: dlaczego? Czyż jarzmo pana jest tak uciążliwe, tak ciężkie? Czy zawsze tak było? Czy były dni, kiedy się biegło z radością za panem? Jak wtedy wyglądało chodzenie z Bogiem? Jakie rzeczy się wtedy działy? Pan mówił do ciebie? Mówił ci o swojej miłości? Kto nie ma świadectwa, że pan do niego mówił? Otóż przypomnij sobie: mówił do ciebie. A co on mówił? Co by nie mówił, czy napominał, czy pocieszał, mówił do ciebie, to jest ważne. Mówił do ciebie, słyszałeś jego, czy słyszałeś jego głos. To znaczy, że on żyje. On nie umarł. To, że człowiek jest obciążony i zmęczony, nie świadczy, że umarł ten, który rozpoczął swoją pracę w tym człowieku. Że nie zostawił człowieka, to człowiek zostawił Jego. Dlatego wszystko stało się ciężkie. Ale Jezus teraz mówi: Przypomnij sobie chwilę, kiedy tak lekko biegło się za mną. Po co? Po to, żeby sobie znowuż przypomnieć, On żyje. A skoro on żyje, to również nie słyszy i mogę przyjść do niego i mu powiedzieć, panie, straciłem czy straciłam tyle czasu na swoje rzeczy. Straciłem pierwszą miłość. Straciłem czy straciłam radość. Straciłem ochotę życia dla ciebie. Wszystko wręcz prawie straciłem jak syn marnotrawny, który stracił wszelkie skarby. Ale wiem, że w domu ojca mego nigdy niczego nie brakowało. Wiem, jak się żyje w domu ojca, kiedy wszystko przychodzi regularnie, zgodnie z potrzebą. Panie, przypominam sobie twój głos, jak on brzmiał wtedy. Panie, ty żyjesz przecież. Ty jesteś wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Panie, chcę chwycić się tej chwili, kiedy mówiłeś do mnie. Chcę ją trzymać, tą chwilę przeciwko memu wrogowi. Chcę trzymać tą chwilę przeciwko mojej cielesności. Chcę, by moje całe ciało doświadczyło znowuż, lecz on żyje. Lecz on żyje. I wstawia się dzisiaj za mną, żebym nie zginął, czy nie zginęła w tej wędrówce ku wieczności. Nie przestał kochać. Człowiek musi trzymać się tego, co doświadczył już od Pana. Bo spracowanie, obciążenie jest czegoś wynikiem. Pan nie chce, żeby ktokolwiek zgubił się w tych złych rzeczach. Czytaliśmy ostatnio księgę objawienia, listy do kościołów, do zborów i te słowa Jezusa. Przypomnij sobie, jak się modliłeś czy modliłaś do niego, jak ci odpowiedział. Przypomnij to sobie. Diabeł chce to zasłonić. Niech zostanie tylko mozu i usprawiedliwianie samego siebie. Tak aby Pan chciał, żeby w jego ogrodzie rosły drzewa, które już nie wydają owoców. Ale jeszcze on je otacza swoją miłością i swoją troską. Przypomnij sobie. Jak miałeś olbrzymią, czy miałaś olbrzymią przeciwność, o nią usunął. I jaką radość wtedy miałeś, czy miałaś? Czy biegłeś, czy przybiegłeś, czy przybiegłaś do zboru, podzielić się świadectwem, jak Pan ci odpowiedział, jak Pan ci pomógł. I to jest ważne. To dodaje siły nawet staremu koniowi. I zaraz ciągnie wóz inaczej. Jakby nowe siły przyszły. Wspomnieć sobie o tych chwilach, jak się biegł, jak młody jelonek, radując się Jezusem. Nie może to minąć. Wiecie, ja nie wierzę w chrześcijaństwo zdziadziałych, zbabiałych chrześcijan, którzy stracili młodość, stracili wieczność. Wszędzie im nie po drodze z Panem, wszędzie nie tak, wszędzie same przeciwności. Wierzę, że chrześcijaństwo to, jest, to są ludzie, którzy poznali swojego Pana i noszą w sercu każde jego słowo, tym bardziej to osobiste, kiedy On przemówił, to znaczy, że On żyje. A jak żyje, to jest zainteresowany nadal, żebym nie stracił się, czy nie straciła się w tej wędrówce. Jeśli człowiek nie znałby zdrowia, tylko cały czas choroby, to czego miałby się odnieść ktoś, kto będzie mówił o zdrowiu? Tylko do Chrystusa. On może wniknąć w chorego od urodzenia. Ale jeśli człowiek już poznał, co to znaczy zdrowie chrześcijańskie, ten człowiek już wie, co to znaczy być zdrowym. I kiedy apostoł mówi, bądź zdrowy, człowiek wie, o co mu chodzi. Co to znaczy zdrowie? A więc Jezus mówi: Pójdźcie do mnie wszyscy. Kto nie jest pracowany? I chodzi z Panem. Szczęśliwy, wdzięczny, zadowolony panu. Cieszy się tym już. Ale jeśli ktoś nie, czy człowiek usłyszy ten głos? Pójdźcie do mnie wszyscy, spracowani i obciążeni. Kto nie jest spracowany i obciążony? Ręka do góry. To wszyscy inni do pana. Każdy z nas potrzebuje Pana, nawet ci, którzy doznają dzisiaj pracy z Pana w sercu, pociechy, wzmocnienia, ochoty, by żyć dla Jego chwały. Nieustannie go potrzebujemy. Wszyscy potrzebujemy Pana. Ale Jezus dzisiaj kieruje bezpośrednio słowa do spracowanych i obciążonych. Pójdźcie do mnie wszyscy. Nie chcę, żebyście chodzili. W taki sposób. Nie chcę, żebyście żyli na tej ziemi w taki sposób. Nie chcę, mówi Jezus. Mam zamiar z wami znowu zrobić coś porządnego, ale musicie przyjść do Jezusa. Bycie na zgromadzeniach nie zmieni was. To musi być Jezus, sam Jezus. Ten człowiek jest na tym samym zgromadzeniu, inaczej słucha, inaczej patrzy na wszystko. Jest zadowolony, wdzięczny, szczęśliwy z tego samego, z czego wcześniej był nieszczęśliwy. Zmienił się nastrój serca, duch został poruszony, stał się ochoczy, zadowolony, wdzięczny Bogu. Będąc w tym samym miejscu zupełnie inny człowiek, bo Jezus czyni. Jezus mówi: A ja wam dam ukojenie, wiecie jak widzisz tych ukojonych chrześcijan. Ja myślę, kiedy Noe był w arce, to on musiał być ukojony. Nie słyszymy, żeby sztormy rzucały arkę to w lewo, to w prawo, w wichury. Wręcz prawie by ją poprzewracały po tej wodzie, a Bóg ją jakoś tam ratował. Myślę, że chociaż to wszystko na ziemi szalało. Arka była spokojna. Nigdzie nie ma tam o tych wichurach, sztormach. Raczej Arka unosiła się nad powierzchnią wód. Noe mógł wyjść z Arki. Straciłby swoje ukojenie. Ale on nie był głupi. To był mądry, boży człowiek. On wolał być tam, gdzie jest ukojenie. A jeśli Bóg dokończy swego dzieła, wtedy on wyjdzie z tej arki. Zgodnie z wolą Boga. Dlaczego chrześcijanin opuszcza swoje ukojenie? Dlaczego, chociaż doświadczał. Tyle czasu ukojenia, szczęścia, zadowolenia w panu, później opuszcza to ukojenie i zaczyna żyć w mozole, w ciężarach, w potępieniu. Dlaczego człowiek opuszcza to miejsce, gdzie jest mu dobrze? Za długo dobrze? Za długo w odpocznieniu? Trzeba znowuż poznać smak. Spracowania i obciążenia? Czyż Bóg nie mówi odpocznij już od wszystkich dzieł swoich? Na zawsze, nie na 20 lat. A potem już tak spokojnie. To chyba nie jest życie jak jest tak spokojnie, ukojony, jak dziecko w swojej matki po karmieniu odpoczywa. Taki ukojony. To już chyba nie. no. Świat ma przeżycia. Tyle opowieści. A u mnie ta pieśń, błogo mi, błogo mi. Tak mi dobrze z Panem moim. Wiecie, najlepiej pozostać w miejscu ukojenia i być tak szczęśliwym z Panem. Żeby tak jak Arka, tak On nosił nas. Nad bezmiarem tych złych wód, które niszczą ten świat. Abyśmy byli zawsze nad powierzchnią, a nie w nich. Żeby oni zawsze widzieli w nas te święte Boże odpocznienie, którego oni nie mają. By chcieli Chrystusa. Niech Bóg pomoże nam właśnie, żebyśmy. Doświadczali tego i mogli się dzielić tym ukojeniem, tym szczęściem, tym spokojem. Tak jak w Chrystusie był spokój, na zewnątrz szalała burza. Uczniowie jeszcze wtedy nie byli uwolnieni ze swojej grzesznej natury, a Jezus był spokojny. W nim był spokój. I wstał i rzekł słowo, i spokój zrobił się wokół. Nigdy nie pragnij hałasu tego świata Włączasz sobie magnetofon I bu, 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 bu Jakieś tam leci czy coś Czy inne Zawsze się ciesz tym Łagodnym głosem baranka Tym spokojnym głosem swojego pasterza Chyba, że ktoś lubi ujadanie wilków I takie dreszczyk emocji Czy mnie dzisiaj napadną, czy nie Czy mnie pożrą, czy nie Lepiej żyć w spokoju w Chrystusie i być zawsze pewnym swojego Chrystusa. Jezus mówi, jeśli straciłeś, czy straciłaś ten wspaniały spokój, on nadal może go dać. Ale trzeba do niego przyjść. Jak przyjść? Apostał pisze w liście hebrajczyków, porzucając swoje grzechy i ciężary pobiec za Nim, nie zwlekając. Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc, jak to było tam, kiedy kusili Boga. Czy u wód czy wtedy, kiedy narzekali, że czegoś znowuż nie mają. W chrześcijaństwie jako w jedynym miejscu na tej ziemi musi być spokój, Boży spokój, Boży pokój, Boże ukojenie. Chrześcijanin w każdych doświadczeniach musi odpoczywać swoim Panu. Tak jak mówiliśmy w czwartek, nie ja będę otwierał drzwi. Niech otworzy Pan, gospodarz. I co Jezus mówi dalej? Weźcie na siebie moje jarzmo. Co Jezus mówi? Jakie jest, jak jest jarzmo Jezusa? Jakie jarzmo nosił Jezus? Czy kiedykolwiek narzekał? Czy kiedykolwiek sprzeczał się z Bogiem? Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, od 49 wiersza, kiedy go szukali Józef, Maria i go znaleźli. I rzekł do nich: Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił, i poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. Jaki spokój. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Jak jego jarzmo wyglądało? Czyż nie wiecie, że muszę być sprawa ojca mego? Muszę tam być. Nie może być inaczej. Nie mam czasu chodzić gdzie indziej, jak tylko tam, gdzie chce mój Ojciec. Jezus, kiedy mówi: Weź na się moje jarzmo, to co teraz ja przeczytałem? Musimy gdzie być zawsze? Woli Ojca nie swoj, tak? I to jest to jarzmo, który Jezus mówi: Weźcie je na siebie, zawsze żyjący według woli Ojca, tak jak uczył modlitwy i mówił: Nie moja wola też, abyśmy umieli powiedzieć, lecz Twoja, Boże mój. To jest takie ważne. Bądź wola Twoja. Czy chcesz to jarzmo wziąć? Zawsze w woli Ojca. Nigdy już w swojej. Wtedy jest ukojenie, naprawdę. To nasze jarzmo sprawia właśnie ciężary. Jarzmo chodzenia według woli Boga, nigdy. Nigdy. To jest najmilsze, co mogło nas spotkać. W Jego woli jest miłość. W Jego woli jest Życie, cała wieczność w Jego woli jest. Kiedy myśmy grzesznikami byli, Chrystus za nas umarł. W Jego woli jest, aby nie zginął nikt z tych, których on, ojciec, do syna przyprowadził. Być w woli ojca. To jest przyjąć jarzmo Chrystusowe. Nigdy nie przestaniemy być obciążeni i spracowani, jeżeli nie wejdziemy w to jarzmo. Nie przyjdziemy do Jezusa. On mówił, wyprzyj się siebie, weź swój krzyż i pójdź za mną i naśladuj mnie. Mówię wam, nigdy nie uspokoi się twoje wnętrze, jeśli nie wejdziesz w wolę Ojca. Bo twoje, twoja wola będzie zawsze cię niszczyć. Zawsze. Bo jest skażona. Jezus mówi: Ciało nic nie pomaga, tak? To jest wola ciała. Ciało nic nie pomaga. Duch ożywia. Dlatego Jezus mówi: Odpoczniesz, znajdziesz ukojenie. Gdy przyjmiesz wolę mojego Ojca, tak jak ja ją przyjąłem, obserwujmy Jezusa. Jak On przyjmował wolę Ojca? Zawsze. Z wdzięcznością. Zawsze. Nigdy się jej nie wstydził. Woli Ojca nigdy się Jezus nie wstydził. Wyraźnie jej mówił. To nie ja, to Ojciec, który mnie posłał, powiedział mi, co mam do was mówić. Zawsze był szczęśliwy, kiedy mógł powiedzieć o swoim Ojcu. I nawet w Hebrajczykach jest napisane, że będzie śpiewał o Ojcu w zgromadzeniu ludu swego. Pieś, będzie śpiewał. To znaczy, jego serce jest szczęśliwe, należąc do Ojca. Tylko szczęśliwy człowiek może śpiewać szczęśliwe pieśni, wdzięczne pieśni. Pośród różnych doświadczeń nigdy nie była mu przykra wola jego Ojca. Jeśli chcemy chodzić w wiarżmie z Nim, musimy wejść, w to piękne, wspaniałe doświadczenie. Wtedy nikt nie będzie nas oglądał spracowanych i obciążonych. Duchowo zgnębionych. Bez miłości. Wiecie, to jest piękne, kiedy patrzymy w tym kierunku, zaczynamy postrzegać coś pięknego. Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział. Od pierwszego wiersza: Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. To była też wola Ojca. Był kuszony. Ale woli Ojca jest to, aby nikt z nas nie był kuszony ponad siły nasze. Ale wraz z pokuszeniem daje on też wyjście. To jest pierwsze: strzeże, żeby nikt z nas nie był kuszony ponad siły nasze. Drugie: dał też wyjście, abyśmy mogli te pokuszenie znieść. Każde pokuszenie ma swój koniec w Chrystusie. Jedne trwają dłużej, drugie krócej, ale każde mają swój koniec. W każdym z tych doświadczeń poznajemy Pana jeszcze bardziej. I przez czterdzieści dni, kuszony przez diabła, czy znajdujemy Go, żeby gdzieś narzekał na to? Nie, on idzie dalej. On nie jest jak ten lud, który narzekał na Boga, po coś nas wyprowadził na tę pustynię, po to, żebyśmy poginęli. Nie, on idzie dalej. I co? I kiedy jest kuszony, diabeł używa pewnego argumentu: Zobaczcie, głodny jesteś, możesz sobie poradzić. Zobacz, cierpisz niepotrzebnie głód. Poradź sobie z tym. Przecież możesz. Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. A Jezus mu odpowiedział: napisano. Nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I z innych Ewangelii dołożymy jeszcze, ale każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi. Zobaczcie, jaki spokój. Pości jest kuszony. Jaki spokojny. Czy chcesz mieć to? To ukojenie, ten spokój Chrystusa. Czy chcesz mieć Jego spokój? Trudnych, tak trudnych doświadczeniach. On jest doskonale spokojny. Jego myśli nie są rozbiegane. Jego serce nie jest gdzieś tam yy, niepewne. On jest gotów wszystko przyjąć z ręki Boga, tak? I te wspaniałe, i te trudne doświadczenia. I we wszystkich jest spokojny. Jedne nie powodują, że do rezygnacji dochodzi, a drugie nie powodują, że w pysze zaczyna się wynosić ponad wszystkich. Jest spokojny, spokojny, spokojny. Jakie to jest ważne. Świat jest zburzony. Bezbożni są jak morze wzburzone. Lecz pobożny jest spokojny. Wie, do kogo należy. Wie, kto włada. Ta wiedza jest z Jezusem, mieszkająca wewnątrz tego, który chodzi z nim w jednym jarzmie. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona Twoja będzie. Jezus był kuszony tak jak i my. Nieraz ktoś może sobie myśleć: No, ktoś mi tutaj oferuje taką władzę, taką możliwość. I teraz już ci ludzie nie będą mogli tak na mnie napierać, bo ja będę teraz z nimi rządzić. Chociaż nieprawy sposób to władzę dostanę, ale, ale przynajmniej pokażę, to jest, to jest naprawdę mi się aż chce rządzić po prostu. Chcę mi się władać, chcę mi się kierować. Nie, Jezus nie przyjął tego. Pozostał sługą. Gotowym przyjąć wszystko. Co Bóg dla niego przygotował tutaj, w tej ziemskiej pielgrzymce, i spokój w nim pozostał. Gdyby zaakceptował to złe rozwiązanie, pokój by zniknął. Kiedy zniknął Twój pokój? Gdzie pojawiła się akceptacja czegoś, co podsunął złe? Jakieś rozwiązanie, jakieś sprawy. W nieboży sposób. A odpowiadając, Jezus rzekł mu: albo i napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać, i tylko jemu będziesz służył. Tylko Bogu oddawać pokłon, i tylko jemu służyć będziesz. Przed niczym ani nikim nie skłoni się Twoje kolano tylko przed Twoim Panem. Jemu służyć będzie z całego serca i oddaniem żadnemu grzechowi, żadnej ludzkiej istocie, która by ci dawała coś bezprawnie, ale Bogu. Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem aniołom swoim przykaże o Tobie, aby cię strzegli. I na rękach nosić cię będę, abyś nie uraził o nogi swojej. To jest stary chwyt diabła. Użyć tak słowa Bożego, żeby człowiek, zaniedbawszy Boże dzieło, czuł się spokojny. Rzucił się po prostu wir czegoś ze świata, bez świadomości, że to nie jest wolą Bożą. Że wolo Boże jest nadal należeć do Boga. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, powiedziano: Nie będziesz kusił pana Boga swego. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu: Nie będziesz kusił pana Boga swego. To jest tak, jak człowiek mówi: No, Bóg mnie przecież nie zostawi, Bóg mnie kocha, na pewno za mną pobiegnie. Nawet tak głupie pomysły mam, Bóg mnie nie zostawi. To diabeł mówi. Bóg prawdziwie kocha, już nie jednego wydobył. Ale Bóg nie mówi, zostaw mnie spokojnie, idź sobie tam w świat, nie martw się, ja cię zawsze uratuję. Jezus nie dał się wziąć na to. Od, od, odparł wszystkie pokuszenia. Chwała Bogu za to. A więc widzimy, że jarzmo Jezusa wygląda jak: zwycięsko. Będąc w Jego jarzmie, przejdziesz przez pokuszenia. On przez nie przeszedł. Kto trwa w Chrystusie, wydaje owoc sprawiedliwości. Kto nie trwa, zaczyna owocować innymi owocami. Więc bardzo ważne dla nas jest rozumieć co to znaczy przyjąć jarzmo Chrystusa. Kto z was to dobrze rozumie? I dzisiaj chodzi w tym jarzmie i może o tym jarzmie opowiedzieć. I Jezus powie w niebie amen. Jezus nie potwierdzi ludzkich rzeczy, tylko swoją. A Jezus jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Często mówił: moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca, który jest w niebie. Tym się karmił, tym się sycił, stąd brał siłę na co dzień. Pełnić wolę tego, który mnie posłał. I dla nas to jest też otwarte. W tym jarzmie jest to. Czymś normalnym. Duch Święty czyni to w nas wtedy też tak autentycznym, tak jak oddychanie. Nie myślisz cały czas, żeby oddychać. Tak samo staje się to, kiedy bierzesz jarzmo Jezusa. Nie musisz codziennie myśleć. To się dzieje. Duch Święty to czyni. Człowiek nie wie jak, prawda? Ale Bóg czyni to. A Jezusowi przybywało mądrości. Nam też w łasce Bożej. Ewangelia Jana, piąty rozdział, dziewiętnasty i trzysty wiersz. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn, samo siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni. Co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. Nie mogę sam siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się upełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał Sąd mój jest sprawiedliwy, bo. Co to Słowo tu robi? Staram się. Czy znamy Słowo Staram się? Czy znamy życie według tego, Staram się? No, człowiek stara się o różne rzeczy, prawda? Jak do nich dochodzi. A więc jest ważne to. Kiedyś apostoł Paweł, taki bardzo wyraźny obraz, też tego człowieka chodzącego w jarzmie Chrystusowym, miał takie bardzo podobne przeżycia. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, na chwilę spojrzymy na tego apostoła. Od 22 wiersza. I oto teraz zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Tak jak Jezus został zaprowadzony na pustynię przez ducha, tak samo teraz Paweł idzie do Jerozolimy. Prowadzony przez ducha świętego. Prócz tego, o czym mnie duch święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski, lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. A teraz o to wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego, <laughs> wy wszyscy, który, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego świadczam przed Wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania Wam całej woli Bożej. Nie tylko co się podoba, ale i tego, co się nie podoba. Ale gdy człowiek to przyjmie i porzuci, wtedy dozna jeszcze więcej wspaniałości Chrystusa. Wiecie, jakie to jest cenne, jakie to jest ważne. Chwała Bogu za Jego łaskę. więc ten człowiek również zniewolony. Zniewolony przez Ducha. A w pierwszym rozdziale XI wiersza czytamy... I przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł, to mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowie, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odrzekł, co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje. Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, Lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia pana Jezusa. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieliśmy: Niech się dzieje wola pańska. Widzicie, ludzie chcieli go zatrzymać. Pa, tak jak Piotr mówił do pana Jezusa: Nie przyjdzie to na ciebie, Pawle. Nie przyjdzie to na ciebie, panie. I tak samo oni: Pawle, uniknij tego. Nie idź tam. Pawle. Zostań u nas. A Paweł mówi: Ludzie, gdybym ja tam nie poszedł, wyszedłbym spod jarzma chrystusowego, a wtedy byście już nie znali i już nie znali dalej takiego Pawła. Zaczęlibyście poznawać innego Pawła. Lepiej dla Was, że ja tam pójdę. Nawet gdyby mieli mnie tam zabić. On się nie bał śmierci. On się bał bardziej. Opuszczenie jarzma Jezusa i życia po swojemu. Mądry człowiek, prawda? Mądry apostoł. Uczył ich woli Bożej, a teraz miałby pokazać, że zacząłby żyć wbrew tej woli? Przecież to byłoby nienormalne. Tyle lat ich uczyć woli Bożej i tego, że dla człowieka koniecznością jest żyć według tej woli, a później samemu się tej woli sprzeciwić? Nigdy, mówi apostoł Paweł, nigdy. Ta wola jest dla mnie rozkoszą. Choćby mieli mnie zabić, będę szczęśliwy. Bo nadal jestem z moim Panem. To jest piękne, powiem Wam. I dobrze jest być w takim stanie spokoju. Nie bać się ani cierpień, ani śmierci, niczego. Iść z Jezusem. Iść z Jezusem. Każdego dnia z nimi. Poznawać rozkosz chodzenia z Panem, mimo przeciwności. Mimo przeciwności. Bardzo ładnie to pokazali w tym filmie o tym rumuńskim pastorze, kiedy w tym więzieniu łańcuchami sobie muzyczkę stworzyli do śpiewania dla chwały Bożej. Nawet łańcuchy musiały zagrać dla chwały Bożej. Nic nie mogło nie oddać chwały Bogu. Ich serca były zakochane. I myślę, że to jest piękne, kiedy chrześcijanin jest tak wdzięczny Bogu, że nawet w doświadczeniach nic nie może tej wdzięczności mu zabrać. To jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. To jest piękne jarzmo. tam jest ukojenie. Chociaż człowiek mógłby powiedzieć: No tak, jak żył Paweł. Ale miał ukojenie w sercu. A wielu ludzi dzisiaj nie ma ukojenia. Chociaż nie przeżywają tych przeciwności, co Paweł. 24 rozdział Dziejów Apostolskich. Od 14 wiersza. To jednak wyznają przed Tobą, że służył Ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków, pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Przy tym samu silnie staram się o to, aby wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Staram się zawsze o to, żeby wobec Boga i ludzi mieć czyste sumienie. Wiecie, to jest ważne. To jest też również atrybut tego jarzmia. jarzma: czyste sumienie. Jezus miał czyste sumienie. Paweł mówi: Staram się o to. Mój Pan się starał pełnić wolę ojca. Ja staram się też. Chcę ją poznawać jeszcze więcej i bardziej. I zawsze być wdzięcznym za to, co dla mnie przygotował. Oby nigdy nie słyszał szemrania i narzekania. Bo on powiedział, że on przed założeniem świata przygotował już dla nas każdy dzień, gdy jeszcze nas nie było. Jakub pisze: Za najwyższą radość. Nie ma wyższej. Poczytujcie sobie, bracia i siostry, gdy różnorodne doświadczenia przychodzicie. To jest bycie w jarzmie Chrystusa. Bez tego nie idzie. Nie idzie tak być. Nie idzie. Bo nie da rady. To trzeba być w jarzmie Jezusa. Trzeba z tym, w tym jarzmie chodzić każdego dnia, żeby mieć zawsze wdzięczne, szczęśliwe serce. Drugi list do Koryntian, ósmy rozdział, pierwszy wiersz. Staramy się bowiem o to, co dobre nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Chodząc w tym jarzmie, będziemy starać się zawsze o to, co dobre. Nie tylko przed Bogiem, ale też i przed ludźmi, aby oni od nas mogli dostać to, co jest nam dane w Chrystusie. Tak? To jest jarzmo. Miłe jarzmo. Dla tych, którzy kosztują cenności zamiany nas na Chrystusa. Bez zamiany nie idzie tu żyć. Wszystko jest za ciężkie, za trudne. Niech Pan dodaje siły otuchy. Pamiętajmy, jeśli nie mamy siły, chodzimy, szemrzemy i narzekamy, to znaczy, że porzuciliśmy jarzmo Chrystusowe. Dziś zaczęliśmy chodzić samopas i zaczęliśmy zbierać ciężary, które nas zaczęły przyduszać. Można też wpaść. To doświadczenie, że człowiek już nie ma sumienia czystego. I może śpiewać Bogu, żyjąc wbrew jego woli. Dobrze jest śpiewać panu z czystego serca. I Hebrajczyków, list 13, rozdział 18, wiersz: Módlcie się za nas. Jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim, Dobrze postępować. Chcemy we wszystkim dobrze postępować. Tak jak Jezus. Naśladować Jego. To znaczy chcieć dobrze postępować. Nie jak ludzie. Nie jak ciało. Ale jak Jezus. Wiecie, to jest cenne mieć takie, takie taki spokój wewnętrzny. Chcę zawsze. Czynię zawsze to, co jest miłe Bogu. Co jest dobre przed Bogiem. I dla ludzi. Czynił zawsze. Wiecie, to jest tak cenne, chrześcijanie, my nie możemy żyć, jeśli my tego nie mamy. Jeśli straciliśmy to, co najpiękniejsze, chodzenie w jarzmie z Chrystusem, to, to, to takie silne, mocne, wewnętrzne doświadczenie, w którym On włada nami, a my jesteśmy po prostu spokojni. Jezus mówi, gdy będziesz słyszał złe wieści, Ty się nie bój. Ciebie to nie dotyczy. Ty się raduj, bo Twój Pan już nadchodzi. Chciejmy zawsze właśnie, chodząc w tym jarzmie, pamiętać o tym. W drugim liście Piotra czytamy. Od trzeciego wiersza boskiego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga ze sobą porządliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. Właśnie dlatego, że dostaliśmy to wszystko też. Duszmy wszelkich starań, żeby to co umacniać, żeby w tym trwać. Nie można sobie zaniedbywać życia z Bogiem. Trwaj, społeczności ze mną, mówi Pan, i bądź doskonały. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa Pana naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tym bardziej uzupełniajcie Waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Obyśmy wszyscy byli szczęśliwi. Wierz mi Pana, naprawdę. Myślę, że nikomu z nas nie zależy, żeby komuś się nie powiodło, żeby komuś się nie udało. Zależy nam na tym, żebyśmy wszyscy byli Ludźmi, którzy odpoczęli od swoich dzieł w Chrystusie. Którzy są uspokojeni, szczęśliwi w Panu, którzy zawsze pójdą tam, gdzie chce, wola Ojca nie należy już do siebie, ale do Niego z całego serca. Wiedząc, co to znaczy żyć. Bez tego jarzma. Chodząc w jarzmie z ciemnością. Co ma wspólnego? Jedno jarzmo z drugim. W obydwu naraz nie da rady chodzić. Albo się chodzi w jednym, albo w drugim. Lepiej dla nas ludzi chodzić w jarzmie z Chrystusem. Lepiej. Wtedy jest inaczej nasze życie Staje się błogosławieństwem dla tych, wśród których przebywamy. Czy to w zboże, czy w domu. Jesteśmy tymi, którzy stają się zachętą dla innych. Nie inaczej. Jeszcze chciałbym raz, żebyśmy wrócili do listu do Hebrejczyków, tego trzynastego rozdziału. Dwudziesty pierwszy wiersz. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Wiecie, Jezus puka do drzwi i czeka na to, żeby mu otworzyć. Ale również Jezus mówi: pukajcie. Pukajcie do niego. Może nieraz trzeba postać sobie, poczekać, aż otworzy. Wcześniej on pukał i człowiek. Później, później, później. Ale kiedy człowiek zaczyna pukać, to od razu pan ma otworzyć, bo nie to się obrazi. Pan mówi: poczekasz. Uniżysz się jeszcze bardziej, jeszcze z tobie za dużo dumy, pychy, arogancji. Musisz poznać, że jeśli ja ci tego nie dam, to zginiesz. Tak jak ta kobieta kananejka, panie, czy psy nie jedzą z okruszyn, ze stołu spadającego? Dlatego słowa: idź. Demon wyszedł z twojej córki. My musimy się nauczyć też, panie. Przychodzę i proszę, doświadczam, że jeszcze nie spłynęło na mnie to, o czym mówisz, ale wiem, że ty nie jesteś przeciwko temu, żeby tak było. Ty jesteś za tym, poszedłeś na krzyż. To we mnie jeszcze jest coś, co jest przeciwko. To we mnie jeszcze musi się stać przemiana. To ja muszę być wytrwały w staniu i czekaniu na Twoją odpowiedź, w poddawaniu się Tobie. Nauczę się drogi doskonałej pani. Będę chodził w niewinności serca w domu swoim, abyś mógł przyjść do mnie, panie. Nauczył się. Chcę, panie, tego. I wtedy, przez moje prawdziwe starania, pan widzi, chcę, on jest gotów. Muszę czekać. Nauczyć się czekać na pana. Nie uczyć się tego strasznego słowa. Nie, to nie. Trudno. Nie chcesz mnie? To nie. Nauczyć się do końca, Panie. Bez Ciebie nie widzę sensu. Każdy dzień jest pusty bez Ciebie, Panie. Nie mogę dać innym, ponieważ sam, czy sama straciłem, czy straciłam to cenne. Jeśli Ty tego nie przywrócisz, Panie, w tym nie będzie. Błogości. Uczyń to mnie. Wiecie, to jest ważne. Jezus musi nas widzieć prawdziwie, ponieważ będziemy dalej czytać później tego Mateusza. Pan tam mówi, co człowiek się nauczy. W Ewangelii Mateusza, siódmym rozdziale, dwudziesty pierwszy wiersz. Nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Więc nie każdy, kto będzie mówił Panie, Panie. Teraz ja muszę troszczyć się o to, żeby wola Ojca była we mnie, w Tobie. O to musimy się troszczyć nawzajem. Nie wystarczy mówić Panie. Trzeba. Znać wolę Ojca i żyć w tej woli. Tu na Ziemi jest to dla mnie, i dla Ciebie najważniejszym doświadczeniem. Widzimy przeciwności, ile jest. Bóg nie dopuści, żebyśmy byli kuszeni ponad siły nasze. A więc, jeśli nawet człowiek odchodzi, to nie dlatego, że był kuszony ponad siły, tylko dlatego, że coś mu się spodobało z oferty diabła. Może to, że sam mogę o sobie stanowić, a Bóg musi mnie i tak uratować. Nie wiem. Różne pomysły przychodzą, nie będziemy się ich domyślać. Jedno jest pewne, że Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął nie chce. Chce, żeby wszyscy dotarli, żebyśmy byli z nim na wieczność. A więc nie każdy, który mówi, panie, panie, ale ten, który pełni wolę ojca, to jest najważniejsze dla Jezusa. Musimy znać wolę ojca, ponieważ on chodził w tym. My mamy chodzić w tym samym jarzmie. On zna tych, którzy do Niego należą. Którzy poddają się tej woli. Kto z nas zwraca uwagę na Ojca w niebie? Tak jak Jezus. Kto jest gotów czynić wolę Ojca? Miłuj wrogów swoich. Błogosław im i módl się o nich aby przyszli do przytomności i nie zginęli w swojej głupocie. Bądź miłosierny, jako ojciec Twój w niebie jest miłosierny, a tak będziecie synami Jego. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. Przebaczaj, gdy ktoś Cię poprosi. Nie noś w sercu złości. Zobaczcie, ile, ile słów my mamy w Biblii, które mówią o woli Ojca. A możemy się uprzeć, prawda? Możemy po swojemu żyć. Ale czy to będzie dobre dla nas? A więc uczmy się tej woli Ojca, wiedząc, że ciało nic to nie pomoże. Nic. Nawet wiedza i zrozumienie nie pomoże, jeśli nie będziemy dawać miejsca Duchowi Świętemu, żeby Sprawił to w nas. Z ochotnym poddaniem Mu się, bo Duch jest przeciwko ciała, ciało przeciwko duchowi. Wiesz już chyba to, chrześcijaninie, tyle lat żyjąc. Jeśli nie będziemy dawać miejsca Duchowi Świętemu, to damy miejsce naszemu ciała. Nasze ciało doprowadzi nas do obciążeń. Duch zaśnie. Bo gdzie duch pański, tam co jest? Wolność. O, widzicie, zupełnie co innego. A dzieciolesność, tam grzech. Taka jest prawda. Wiele miejsc moglibyśmy jeszcze czytać ze Słowa Bożego, które mówią na ten temat. E, ale zajmiemy się teraz e, pewną taką fajną też sprawą. Jan, ósmy rozdział. Ewangelia Jana, ósmy rozdział, pięćdziesiąty czwarty wiersz. Odrzekł Jezus: Jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest, mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem Waszym. Co Ojciec robi? Uwielbia swego syna. A za co ojciec uwielbia swego syna? W czym ojciec ma takie upodobanie? W czym Jezus doszedł do doskonałości? Posłuszeństwie ojcu, wypełnianiu jego woli. Ojciec uwielbia swego syna za uległość, o której też Paweł później pisze w liście do Efezjan w innych miejscach. Jezus jest uległ swemu ojcu z ochotnego serca. To jest piękne. Ojciec uwielbia swego syna. Jan, 17 rozdział, w Anglii Jana, 17 rozdział, od pierwszego wiersza To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij syna swego, aby syn uwielbił Ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś, a to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi Ojcze z siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Zobaczcie, o co prosi Jezus. Chwała Bogu. Wiecie, to jest poruszające. Jezus prosi, Ojcze, daj mi tą chwałę, żebym cię jeszcze więcej uwielbił. On nie chce chwały, żeby wywyższyć się nad wszystkich. On chce tej chwały dla. Uwielbienia ojca. Piękne, wiecie, nie dziwię się, że ojciec uwielbia syna. Nie dziwię się, że syn uwielbia takiego ojca. Ale czemu się możemy dziwić? Chrześcijanie, możemy się dziwić, że tak mało w chrześcijanach jest wdzięczności, uwielbienia ojca i syna. Po co Duch Święty przyszedł na Ziemię? Uwielbić syna w kim? W jego kościele. Żeby kościół uwielbiał Jezusa. Nie znosił, ale uwielbiał. Nie marudził i narzekał, ale uwielbiał. Niech ten duch nas napełnia, bo jest inny duch. Duch tego świata. Stale nie po drodze, stale nie tak, stale nie pasuje, stale inaczej. Nigdy w jedności, nigdy razem, tylko po swojemu musi być. A Jezus się modlił, abyśmy byli jedno, tak jak on, z Ojcem jest jedno. Abyśmy my jedno byli. A więc zobacz, pięknie, to jest piękne. Jezus pragnie zawsze więcej, aby uwielbiać Ojca. Chwała Bogu. Jeżeli pragniemy czegoś więcej, aby Jezusa uwielbiać, to jest dobre pragnienie. Jeszcze więcej go uwielbiać. Co Paweł chciał? Zawsze jeszcze więcej uwielbić Jezusa. Jeszcze więcej. Chwała Bogu. Psalm 106. Chwała Bogu. To jest piękne, powiem Wam. Chrześcijaństwo to jest coś najpiękniejszego, co mogliśmy zobaczyć tu na Ziemi, w ludziach. Chrześcijaństwo to jest to właśnie. Nic innego nie jest warte patrzenia jak życie chrześcijanina, który chodzi z Bogiem. Całe niebo patrzy na to z podziwem. Chwała Bogu. Wiecie, to jest piękne, normalnie piękne. 47 wiersz. Zbaw nas, Panie Boże nasz, i zgromadź nas spośród narodów. Abyśmy dziękowali imieniu Twemu Świętemu i aby naszą chlubą było uwielbianie Ciebie. Uwielbianie Jezusa. Jak uwielbił Jezus ojca? Czyniąc wszystko, co powiedział mu ojciec, jak my uwielbimy Jezusa? Śpiewając piosenki? czyniąc wszystko, co powiedział Jezus. Rozumiecie to? To jest właśnie uwielbianie. Taki człowiek uwielbia Jezusa, który czyni wszystko, każde słowo. Jest powiedział, to jest najważniejsze. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które z łóż Bożych pochodzi. Jasne, fajnie śpiewać, Pieśni, które mają przekaz, mają w sobie chęć chwalenia Boga, ale nie uwielbię go nigdy żadną pieśnią życiem, które należy do niego. Życie za życie. Wiecie, jakie to jest. Te prawdy Boże są tak piękne. Tak pociągające, przecież my zawsze chcieliśmy być bohaterami. A bohater to jest ten, który oddaje swoje życie Jezusowi. To jest bohater, chwała Bogu. Największy bohater na tej ziemi oddaje swoje życie Jezusowi. Uwielbiając go. A on ma moc potwierdzić każde słowo, które powiedział do nas. Dana nam jest moc na niebie i na ziemi. Chwała Bogu, wiecie, to jest, to jest normalnie piękne. Pan Jezus właśnie wypowiada te bardzo cenne słowa. W, tym, w tej modlitwie, w Jana 17 rozdziale, Jana 17 rozdział, wypowiada właśnie te piękne słowa. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś. Aby mnie wykonał, wiecie, chrześcijanie, my mamy też dzieło. Jakie jest dzieło Boże w nas? Wierzyć w tego, którego On posłał, zawsze wierzyć w Jezusa. To jest dzieło Boże. A wiara nie może żyć bez uczynków. Wiara musi mieć uczynki, jak życie. Widać. Tak wiara chce być widoczna przez uczynki. Jezus uwielbił Ojca, dokonawszy dzieła, które On Mu zlecił. Jakie dzieło jest dla mnie i dla Ciebie, od Pana, wierząc w Niego, dawać Mu siebie. Paweł mówi, codziennie umieram, aby mógł żyć we mnie Chrystus. To było dla Niego cenne. Wiecie, idąc po słowie, zaczynamy pojmować te wszystkie wypowiedzi, Bożych ludzi. Oni to doświadczali, oni tym żyli po prostu. Oni wiedzieli, jak Jezus uwielbił ojca, więc oni wiedzieli też, jak my możemy uwielbić Jezusa. Jezus szedł jak duch święty prowadził. Na pustynię to na pustynię. Na krzyż to na krzyż. Przez, przez ducha świętego ofiarował samego siebie Bogu. Chwała Bogu za to. Wiecie, to jest na, tak piękne. Jezus wyraźnie, bardzo wyraźnie jest to pokazywane. List do Filipian, otwórzmy. Apostoł Paweł pisze tak, pierwszy rozdział, dwudziesty wiersz. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, Uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to, czy to przez życie, czy przez śmierć, ale zawsze do Niego należący. Chwała Bogu, być człowiekiem, którego nie jest w stanie nic przestraszyć. Człowiekiem, który ma odwagę w Duchu Świętym żeby uwielbiać Jezusa. Spokojnym, idącym według woli Jego. Spokojnym. Spokój, który przewyższa wszelki rozwój. Odpocznienie w Nim w czasie całej ziemskiej wędrówki. Wieczność. Przez uwielbianie. Należąc do Niego, w każdym Jego słowie. Czytając Biblię, jak ten, który chce Go uwielbiać. Chwała Bogu. A więc Paweł był gotów na to, i, i, i poszedł, i był zdeterminowany, i widział to wszystko. Podążając za tym, cieszył się swoim Chrystusem. To jest piękne. Piotr napisał w czwartym rozdziale pierwszego swojego listu, jedenastym wierszu. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, którą udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Wiecie, Paweł kiedy mówił, to zawsze chciał dotknąć swoich słuchaczy, żeby oni zobaczyli, swoje szkaradne życie i piękne życie Jezusa, i żeby chcieli porzucić swoje szkaradne życie i przyjąć życie Jezusa. On zawsze malował obraz Jezusa, żeby oni widząc tę wspaniałość Chrystusa, zobaczyli, ja już nie chcę tak żyć, ja chcę żyć jak On. W ich sercu zawsze było pragnienie, żeby ludzie szli za Nim. Żeby coraz więcej ludzi uwielbiało Jezusa posłuszeństwem Jego słowu. I mi nie zależało na pomnażaniu. Ale na tych, którzy będą rozumieli Ewangelię i będą żyli tymi słowami, aby oni mogli wejść też do wieczności z Bogiem. W liście do Filipian, trzeci rozdział. Nie damy rady przejść przez wszystkie te miejsca. Ale są wszystkie piękne. Trzeci rozdział. Od 20 do 21 wiersza: Nasza zaś, Ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze? No to znikome ciało, to z którym mamy tyle doświadczeń, aby żyć dla Boga. Wewnątrz jest pełne przekonanie, że nic piękniejszego nie może nas spotkać, jak żyć dla tego Boga. Ale to ciało, z którym musimy się zmagać. Ono chce czegoś innego. I wiecie, jakie to jest szczęście, że pewnego dnia Pan wymieni te ciała? Jakie nam da ciało? W postać podobną do uwielbionego ciała swego. Tą mocą, którą też wszystko podać sobie może, tej mocy on to zrobi. I będziemy mieli inne ciała których nie ma ani ciutkę sprzeciwu. Ani ciutkę ograniczeń, ani ciutkę wyhamowywania. Nic z tych rzeczy. Wszystko gotowe na całość. Takie działa. Cały z Bogiem. Teraz głupi wstyd jeszcze potrafi nas dopaść i ograniczać to, co chce czynić Chrystus. Pycha, duma, chęć pokazania siebie, no różne rzeczy są w tym ciele gotowe do walki. Jakie to szczęście, że kiedyś nie będziemy mieli takiego ciała, które nam potrafi tyle rzeczy. Przecież napisane jest, czy to nie z ciała waszego płyną te rzeczy? Kłótnie, swary, inne, 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 jeszcze inne. Dlatego ten krzyż codziennie, na naszą cielesność. Aby ona nie ograniczała tego, co piękne, aby Pan był uwielbiony w nas i pośród nas. Jezus mówi to, co wspominaliśmy: Przyjdzie Duch Święty i wprowadzi Was w to uwielbienie. On wprowadzi Was w prawdę w Chrystusa, a poznając Go coraz bardziej, będziecie gotowi czynić to, co jest miłe, Pan. Niech Bóg będzie z każdym z nas w tych wszystkich sprawach. Dziękujmy Bogu za, za to. I wróćmy do tego wiersza, od którego zaczęliśmy, Mateusza, jedenasty rozdział. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albo im jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Panie, wprowadź nas w kosztowność Twoich słów. Amen.